Dzisiaj modlimy się psalmem 24. Jest to psalm, który opisuje uroczyste wejście Pana do swojej świątyni. Możemy też inaczej mówić o tym psalmie jako psalmie obrzędowym, który wykonywany jest na przykład w naszych kościołach teraz, podczas każdego roku jubileuszowego. Jednak nie jest to tylko psalm obrzędowy. On jak najbardziej pasuje do mojego życia. Czytamy dzisiaj w psalmie: bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król Chwały. To wezwanie psalmisty jest konkretnym zaproszeniem do tego, żebyśmy podnieśli podwoje bramy swoich serc i pozwolili w tych sercach zakrólować Bogu. To podniesienie tych podwojów, uniesienie tych ciężkich bram spowoduje, że Pan Bóg będzie mógł przebywać w moim sercu. W sercu, które będzie pewnym sanktuarium Jego obecności i Jego świątynią. Świątynią ducha, w której to Pan będzie na pierwszym miejscu.